It's rather good and I feel bad. I don't know whether to laugh or cry. Jak w Smoleńsku normalnie. No siemaneczko mordeczki, z tej strony Robert. Dzisiaj widzimy się prosto z pola. Mamy dzisiaj 17 grudnia. Oczywiście jest to poniedziałek. No i tematyka taka, że no, kontynuacja orki zimowej. Mianowicie już ostatki na ten rok. Została mi ta działka. Dzisiaj prawdopodobnie nie skończę. Będę jeszcze dokończył jutro. No i przeniesiemy się na tą dzierżawę. Na te 9 hektarów praktycznie. Tak, co tu miałem wam powiedzieć? Mamy też nową kamerę, jest to SJ-cam, oczywiście SJ8 Pro i nakrywamy w lepszej jakości trochę, aczkolwiek ostatnio przesadziłem z tą jakością, bo nagrałem w 4K dwa vlogi i mój komputer nie ogarnął tego. Obecnie i tak mam awarię komputera, nie wiem jak zrobimy tego vloga, którego nagrywam, ale to jest nieistotne. Zaraz się przenosimy na głowę, biorę kamerkę, polecimy z orką, dowiecie się coś tam więcej może. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale nie wiem co. No, mamy gdzieś godzinę 12, a żeby nie mówić gdzieś, powiem wam dokładnie. 12.24, tak jak myślałem mniej więcej. Tak, orzemy te pole po melioracji. Może od razu się wypowiem wam o melioracji, bo prawdopodobnie tego vloga z 4K, co był nagrany, nie będzie obecnie. A to właśnie była już końcówka melioracji, no i tam sporo wam powiedziałem, co ogólnie tam robiłem i w ogóle. Tak, miałem do przekopania po wężu licząc, gdzieś było 1400 metrów. No ogólnie na tym polu, na którym się obecnie znajdujemy, jakoś wyszło praktycznie 1300, ale resztę musiałem tam na tej dzierżawie przekopać. Więc teraz to wam tak powiem. Wrzucę wam jakieś tam zdjęcie takie ogólne, satelitarne i poznacie jakieś tam nitki, jak była kopana. Bo teraz za dużo wam nie jestem w stanie pokazać, gdzie to było kopane, ponieważ przesypał śnieg. Było widać ostatnio jeszcze fajnie, jak nie było śniegu. Bo Miroś nam oczywiście nasypał w takie wyższe stożki na meliorację, żeby jak tam później ziemia usiądzie, żeby nie brakowało tej ziemi. No i fajnie to było widać, gdzie była pokopana melioracja. No teraz spadł śnieg, także wszystko się wydaje jednolite i za dużo wam nie jestem w stanie pokazać, więc zrobimy to z góry. Przy okazji dowiecie się, jak wygląda pole, a nie jest takie aż mega kształtne. It's rather good and I feel bad. I don't know whether to laugh or cry. Na tym polu mamy 22,60 dokładnie, aczkolwiek pod uprawą jest praktycznie prawie 21. No cały czas nam się trochę powiększa, ale do 22 raczej nigdy nie da rady dojść. Między innymi dlatego, że... Czekajcie, Między innymi dlatego, że jak widzimy, tu mamy takie wielkie rozlewisko, wielkie bagno. No i na ten stan nie jestem w stanie go tam przekopać jakoś, bo to trochę też nie jest na mojej działce. Mam tylko pół tego bagna, a drugie pół należy do sąsiada, który tam ma plantację choinek z drugiej strony. Ale dobra, to nieistotne. Chociaż tam z nim mam uzgodnione, że prawdopodobnie jakby mnie zalewało aż tak, to mogę tam przez jego działkę przekopać. No ale nie widzi mi się 4 metry kopać, bo tam przez górkę trzeba iść. Także wiecie, no jest trochę roboty. No dobra, więc lecimy. Kurde, ładnie pracuje. Lecimy. Dobra, kamerę mamy założoną. Powinno być dobrze, już tam nie podglądałem tych ustawień, czy to będzie dobrze, czy nie. Ale tak wstępnie powinno być dobrze, także wiecie, to nowa kamera, więc trzeba trochę ją inaczej zamontować. Dobra, my się podnosimy, będziemy zawracać.
obracać, zawracać. No i lecimy. Wyłączę sobie na razie ogrzewanie, bo i tak za ciepło się w kabinie zrobiło. Jak widzimy, nasze pola są ładne, no nie? Nie dużo górek, strasznie jest zróżnicowana ziemia, ale ogólnie praktycznie czwarta klasa wszędzie. Tam są jakieś mieszańce trzeciej, ale to już tam nieistotne. Zapuszczamy maszynę i jedziemy. Oczywiście mamy EHR ustawiony na głębokość, którą ma nam trzymać, no i cały czas on tam sobie popuszcza, podnosi jak trzeba, dopasowuje się po prostu do terenu, przez to łatwiej się też orze, no na pewno się łatwiej orze niż trzymanie na pompie w zetorze. Często trzeba ręką, cały czas trzeba praktycznie ręką, góra, dół, a tutaj jak zapuścimy, to samo się trzyma. No i lecimy teraz pod górkę, się wspinamy, mamy tu właśnie trochę gliny, ale tam powinno pójść bez problemów. Już pasek tu mam przeorany. Zacząłem wam tam właśnie coś mówić na początku i chyba nie skończyłem, tak sobie teraz przypomniałem, że zacząłem wam mówić z tą działką, że całość tam 22,60 ara, ale ogólnie pod uprawą na ten stan będzie gdzieś koło 21 hektarów. Aczkolwiek to jeszcze się może tam zmienić, na pewno się zmieni, jak usuniemy tamte bagno, zaraz będziecie mogli też zobaczyć. Znaczy się ono jest odkopane obecnie, zmeliorowane, ale jeszcze nie zostały usunięte krzaki, bo po prostu jeszcze nie spłynęła woda. Może na wiosnę da radę jakoś to zrobić, ale ogólnie i tak się powiększyło, bo kiedyś było tylko 18 hektarów pod uprawą, bo reszta to wiadomo, była pozalewana, wszystkie te dołki były pozalewane, teraz jest to odkopane. To fajnie było kopać, bo było sucho, aczkolwiek na wiosnę pewno będzie mokro, więc dobrze, że to zrobiłem na jesieni, dlatego tak późno teraz to łożę, bo nie chciałem teraz porcy tego kopać, żeby już deptać tego ranego. Tak fajnie wszystko zostało zasypane, zrobione jak trzeba, studzienki zostały powkładane. No i teraz można sobie fajnie to już wszystko zaorać i wyjść z tym polem na gotowca. Wolę zdecydowanie zimowe orki na swoich ziemiach, bo opowiadałem wam chyba kiedyś tam, że mamy straszną gliniuchę. Na wiosnę jak ją się zaorze, no to po pierwsze ciężko jest zdążyć z uprawą, bo strasznie szybko wysycha, ta glina się zastyga. Ciężko jest to później ruszyć. A po drugie, no ziemia strasznie wyciąga, wtedy te zboże schnie po prostu, bo sucha ziemia się szybko robi. A tak po zimowej orce ta glina się fajnie rozpadnie. No przez to jest dużo, dużo lepiej. Dobra, robimy zwrot akcji, jesteśmy na drugim brzegu. Trochę mało teraz mówiłem, tam się skupiałem, ale zaraz sobie pogadamy. Coś tam wam opowiem.